Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem w suwalskim szpitalu. Prokurator będący na dyżurze w godzinach rannych został poinformowany, że w dniu dzisiejszym z szpitala wojewódzkiego w Suwałkach z okna wyskoczył pacjent. W związku z powyższym udało się na miejsce zdarzenia. Tam ustalono, iż pacjent wcześniej przebywał na oddziale psychiatrycznym szpitala, tutaj w suwałkach, a później został przeniesiony na oddział. Gastrologiczny oddziału Szpitala Wojewódzkiego. Na oddziale Szpitala Wojewódzkiego spędził zaledwie kilka dni. Dzisiaj zostało wszczęte przez Subarskich śledczych postępowanie w tej sprawie. Zakwalifikowaliśmy ten, to zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek, bo nie mogę do końca powiedzieć, że to jest, że pacjent wyskoczył, czy chciał po prostu opuścić, opuścić szpital, i taki pomysł mu przyszedł właśnie do głowy, że. że że, 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 że oknem y, próbował opuścić y, właśnie tę jednostkę. Postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia, zakończonego niestety tragicznym finałem.